10 sekund, ja jeszcze tylko przyjmę pozycję, w której będzie dzisiaj prezentacja. Jest już puszczone nagrywanie. Witam szanownych Państwa. Dzisiaj mam przyjemność jako przedstawiciel techniczno-handlowy poprowadzić dla Państwa tę prezentację. Prezentację z systemów Migaleco, systemów kwadratowych, rynien ukrytych, rynien. Nazewnictwo wiadomo skojarzeniowe, ale mówimy ciągle o systemie bezokaporowym, o systemie najbardziej rozpoznawalnym marki Migaleco. Dzisiaj będę miał przyjemność prowadzić prezentację. Ze mną jest to już tutaj w pokoju nagraniowym w siedzibie naszej firmy Migaleco w Balicach przy ulicy Uśmiechu Dawid, zatem przedstawiciel techniczno-handlowy tutaj na ten region. Tak więc dzięki jego zaproszeniu i zaproszeniu do naszej firmy mamy przyjemność poprowadzić tą prezentację. A prezentację zaczniemy sobie od przedstawienia planu dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i widać. Prosiłbym o w razie czego na czacie swoje uwagi odnośnie tego, czy mnie słychać i widać. Jeżeli tak, jeżeli nie ma tutaj do tego żadnych uwag, tutaj kolega mi zgłasza, że wszystko jest ok, to zaczynamy. Tak więc zaczniemy sobie spotkanie, plan spotkania, zaczniemy sobie od przedstawienia planu spotkania, czyli najpierw mówimy sobie o firmie Migaleco, czyli gdzie te nasze rynny są produkowane, nie tylko rynny, też puste dachowe, membrany, ale o tym za chwilę. Następnie przejdziemy sobie do kwadratowego świata, czyli idei, która skupia w sobie też system bezokapowy, system, o którym będziemy dzisiaj mówić. Następnie przejdziemy sobie stricte do rozwiązania Migaleco, czyli do rynny bezokapowej. Tutaj wiem, że jest na pewno ogrom już pytań i tego, jakbyśmy mogli Państwu pomóc i odpowiedzieć na te pytania, to za chwilkę, ponieważ oczywiście na koniec prezentacji będą przewidziane pytania i odpowiedzi z mojej strony. Najpierw po zakończeniu już przedstawienia samego systemu Migaleco mam przygotowane trzy najczęstsze pytania, z którymi od Państwa się spotykamy. Te pytania będą przedstawione w dosłownie paru slajdach. Na sam początek firma Migaleco. Firma Migaleco to oczywiście ludzie, a ludzie to założyciel, który ich wszystkich zrzesza, prezes całego naszego zarządu, czyli pan Szczepan Boryło, nasz mentor i osoba, która nam przoduje, czy pokazuje nam kierunek, w którym mamy iść. To dzięki niemu, że rzędy tych wszystkich rozwiązań są wprowadzane i wdrażane na rynku, ale co do samej firmy, warto przedstawić tutaj historię firmy, a rozwijała się ona od 96. do po dziś dzień, to już nie ma się co oszukiwać, to jest już kawał czasu, a cały czas towarzyszy nam charakterystyczny uśmiech. Uśmiech, który widnieje nie tylko, jak widać na prezentacji po prawej, w logo naszej firmy, ale także w profilu naszej rynny, czyli w tym, co dostarczamy do Państwa, co produkujemy. Jak widać, to logo rozwijało się na przestrzeni lat, aż do osiągnięcia ostatecznej formy w 2011 roku charakterystycznego uśmiechu z dwoma kropelkami wody. Jeżeli chodzi o historię firmy, warto tutaj wspomnieć o kamieniach milowych, czyli o takich charakterystycznych momentach, w których u nas bardzo dużo się działo. Najpierw zacznijmy od tego 96, czyli od powstania marki Migaleco. W 96 powstała firma. Następnie w 2008 uruchomiono bardzo nowoczesny zakład, w którym się dzisiaj notabene znajdujemy, czyli w Balicach przy ulicy Uśmiechu. W 2013 ten charakterystyczny system Migaleco bezokapowy, rynny ukrytej, rynny schowanej, system o którym będziemy dzisiaj wspominać, i 2018, i tutaj dużo się działo, wprowadziliśmy Migaleco dachy płaskie, czyli charakterystyczne wpusty, które nas bardzo mocno zaskoczyły pod względem wolumenu sprzedaży, oraz PVC kwadrat, czyli innowacyjny system rynien kwadratowych dostępnych dla każdego. I tutaj 2020, czyli aktualny rok, ten pan za moimi plecami, czyli Wilfredo Leon, ambasador naszej marki, który promuje nasze produkty, z którym nawiązaliśmy współpracę ze względu na zbieżność tych wszystkich cech, którymi my się kierujemy i którymi on się kieruje w swoim życiu. I nasz ambasador oczywiście jest widoczny w naszych logotypach, w naszych reklamach. Promujemy się razem z nim hasłem pod tytułem Gramy Razem, bo wiadomo, tutaj chcemy sugerować, że jedziemy razem do przodu i razem z Wilfredo promujemy markę Migaleco. Ale co do samej marki, to oczywiście marką, siłą naszej marki są wszystkie nagrody, które zdobywamy. I tutaj nie będę Państwu nadmieniał tych wszystkich, jak widać, nagród, które przez ten cały szmat czasu zdobyliśmy. Wspomnę tylko o najnowszej budowlanej marce roku, czyli czempionie, który zdobyliśmy jako marka. Ten czempion został nam przyznany i tutaj nie powinno być zaskoczenia przez wykonawców, czyli przez osoby, które mają największą styczność z naszymi systemami, które te nasze systemy montują i z którymi,
które te systemy notabene promują, bo pamiętajmy, że to wykonawca decyduje o tym, czy ten dany system zamontuje na tym obiekcie, czy nie, jak będzie według niego opinia odnośnie tego systemu, więc ten champion został przyznany po prostu przez wykonawców, przez osoby, które z nami współpracują, przez notabene Państwa. Tak więc jeszcze raz dziękujemy z mojej strony i ze strony całej firmy za ten champion, za tą budowlaną markę roku 2020 roku. Ale jeżeli już przechodzimy sobie do oferty produktowej, to wspomnijmy, co jest w naszym zakresie, co jest w naszym portfolio. W naszym portfolio wspomniany system bezokapowy, stal kwadrat, bardzo zbieżny, ale montowany już poza linią okapu. Klasyczne systemy, stalowe PVC lub ocyn, czyli rynny, półokrągłe, klasyczne systemy tytan cynk oraz te nasze nowości, czyli dachy płaskie i PVC kwadrat. No i nie sposób tutaj nie wspomnieć o podsuficie nowa, czyli elemencie, który nam całość wszystko zamyka. Najlepiej to jest widoczne w systemie stal kwadrat, gdzie maskownica razem z podsufitką są świetnie ze sobą zgrane i zintegrowane. Ale samą ofertę produktową można było przytaczać przez długi czas. Dzisiaj skupimy się tylko na kwadratowym świecie, ponieważ to jest idea, która skupia w sobie cztery podstawowe produkty, czyli galerko bezokapowe, stal kwadrat, PVC kwadrat i dachy płaskie. Jest to idea, którą właśnie stworzył nasz prezes, wspomniany już w paru slajdach wcześniej, idea skupiająca sobie te cztery systemy, mówiąca o tym, że chcemy sugerować, czy też wykonawcy, czy też klienci mogą wybierać wśród kwadratowych kształtów, czyli kąta prostego, czyli tej idei kwadratowego świata, która tak świetnie na naszym rynku jest już coraz bardziej widoczna w tych nowoczesnych formach i bryłach budynku. Systemy odprowadzania wody z dachów skośnych, bo ten nasz kwadratowy świat możemy sobie podzielić na dwa działy. Pierwszy dotyczący właśnie dachów skośnych, a drugi, o którym już wspomniałem, systemy wpustów dachowych i dachów płaskich. I tutaj świetne rozwiązanie w postaci naszego adaptera. O tym mógłbym mówić w następnej prezentacji, ale wspomnijmy tylko, że wśród rozwiązań do dachów płaskich są wpusty dachowe oraz adaptery, które pozwalają nam w całości zamknąć i odprowadzić wodę z dachu płaskiego. System rynny bezokapowy. Cóż to jest, szanowni Państwo? Na sam początek chciałem tylko przybliżyć to, co skupia się na tym system i z czego on jest stworzony, z czego on jest wykonany. Mamy tutaj profil rynny kwadratowy, profil rynny o podstawie 125 mm. Następnie z przodu założona jest maskownica. I tutaj zaraz przejdziemy sobie do przekroju. Jest ona oczywiście mocowana w dwóch miejscach. Na górnym wywinięciu rynny oraz w haku, do czego w specjalnym wycięciu, oraz z kształtki PVCU, czyli charakterystycznej kształtki, którą możemy w sposób szczelny i prawidłowy odprowadzić wodę z tej rynny bezpośrednio do pionu spustowego. Czyli podkreślmy, system rynnowy bezokapowy to są cztery podstawowe elementy wspomniane tutaj składające się na system, czyli rynna, hak, maskownica doczołowa i pas podrynnowy. Element obróbki, który w całości zamyka nam system rynnowy, zabezpieczając przed możliwymi przeciekami do elewacji. A jak on się prezentuje? No właśnie w ten sposób, czyli tutaj mamy pokazane, jak wygląda ten system w przekroju, czyli mamy rynnę, mamy maskownicę, hak z zatrzaskiem, a jeżeli Państwu lepiej to zaprezentować, mogę tutaj pokusić się o to, że mam przy sobie takowy system. Jak widać tutaj na naszym ekranie, pewnie u Państwa także, tutaj mam taki charakterystyczny system razem z zaślepką. Profil rynnowy, jak wspomniałem, 125, następnie hak do człowieka z charakterystycznym wycięciem, w którym to notabene w bardzo prosty i łatwy sposób, bez użycia żadnych możliwych łączników, montujemy maskownicę. Widać? Przód, zawinięcie, wpinamy. Bardzo, bardzo charakterystyczne kliknięcie sugeruje, że maskownica jest na swoim miejscu, została zamocowana w sposób prawidłowy. I jak widać tutaj u Państwa na ekranie, pozwala ona zamocować w taki sposób, że spokojnie całość profilu jest zasłonięta. Wróćmy sobie do prezentacji, czyli wróćmy sobie do tego, o czym rozmawialiśmy. Skoro już wiemy, jak to wygląda, skoro wiemy, na czym bazujemy, to tutaj przejdźmy sobie do tego, co w 2008 roku było przez Instytut Techniki Budowlanej ocenione w bardzo pozytywny sposób. Otrzymaliśmy oczywiście rekomendacje, czyli przekroje. Dwa przekroje, w których użyliśmy tego systemu i wysyłając do aprobaty, prosiliśmy o opinię, dostaliśmy oczywiście pozytywną opinię, ponieważ ten system, jak widać tutaj na załączonych zdjęciach, jest w pełni kompatybilny nie tylko z pod kątem odprowadzania wody z dachów skośnych, ale także został przez nas dopracowany pod względem ominięcia i usunięcia mostów, minimalizacji mostów termicznych, co jest bardzo istotne. Powiem już o tym za chwilkę przy slajdzie odnośnie najczęściej zadawanych pytań, czyli mostów termicznych, które nastręczają bardzo wiele problemów, ale już
w sposób niewidoczny, w sposób taki, że generują wilgoć wewnątrz budynku, czy też ciemne miejsca na budynkach. Jest to temat bardzo, bardzo sporny, bardzo często przez projektantów podkreślany w projektach, a przez kierowników budów, przez wykonawców delikatnie pomijane, a jest on bardzo istotny. Tutaj na przykład po prawej stronie widać, że w przestrzeni przechodzenia rury sprustowej jest użyty inny materiał izolacyjny, materiał o zwiększonej elambie, czyli to, co pozwala nam wyeliminować mostek cieplny. Bo pamiętajmy, że rura razem z pustką powietrzną oraz z maskowaniem od czoła jest miejscem, w którym liniowo pocieniliśmy to cieplenie, czyli pocieniliśmy to, co ma nas izolować przed warunkami atmosferycznymi na zewnątrz, czyli latem ciepłem, a zimą oczywiście zimem. I tutaj w tym miejscu potrafi się wygenerować dosyć duża wilgoć, bo wiadomo, że ta elewacja, to cieplenie zostało pomniejszone, a więc co za tym idzie, w tym miejscu może się nie tylko być w środku widoczne miejsce przechodzenia zimnej przestrzeni, ale także, co jest bardzo newralgiczne i zobaczą Państwo na zdjęciach, odnośnie najczęściej tutaj pojawia się po prostu wilgoć. W tym przypadku dlatego rura jest kwadratowa 8 na 7, żeby to miejsce zachować przepustowość, a zarazem pozwolić na to, żeby ta przestrzeń zabierana z elewacji była jak najmniejsza. I drugi przekrój, oczywiście przekrój już w rozwiązaniu w postaci elewacji cegieł, ponieważ tam mieliśmy system elektromokrą, tutaj mamy znowu przestrzeń zabudowaną na zewnątrz z elewacji z cegieł, czyli tak zwana ściana trójwarstwowa. I tutaj ten sam przekrój, sugerujący te same rozwiązanie, czyli użycie zamiennego materiału izolacyjnego, izolacji cieplnej, czyli o większej lambdzie, który pozwala nam zniwelować ten mostek cieplny albo go w ogóle wyeliminować. Dlaczego o tym wspominam? Powiem o tym przy najczęściej zadawanych pytaniach, i tak się odwołam stricte już do tych nowych norm, które będą wchodziły w 2021 roku. Skoro mamy już zamknięte przekroje, wiemy już, jak wygląda zabudowana rynna i profil rynnowy razem z rurą spustową wewnątrz elewacji w wersji lekkiej i mokrej, w wersji z elewacją trójwarstwową, czy też z klinkierem. Tutaj widzimy nasz charakterystyczny przekrój rynny. Jest to kompromis pomiędzy przepustowością, a zarazem profil rynny pozwalający maksymalnie ograniczyć się do zabierania przestrzeni wewnątrz elewacji, ale nie tylko, na linii okapu, czyli na linii zejścia tak naprawdę wody z dachu do rynny. Jest to bardzo ważne, ponieważ ta 125 to jest ta przestrzeń razem z maskownicą, 146 to jest ta przestrzeń, którą musimy wygospodarować i którą sugerujemy w instrukcji montażu, która za każdym razem jest dołączona do leja spustowego, w której musimy wiedzieć, jak osadzić rynnę względem linii okapu. Jest to bardzo ważne, żeby ten wymiar 146 był nienaruszalnym wymiarem, w którym regulujemy, w którym miejscu będziemy mocować, czyli grubość deski doczołowej plus wysunięcie profi względem lica ściany, względem oczywiście grubości docieplenia, ale o tym za chwilę przy charakterystycznym przekroju, o którym wspominamy w instrukcji montażu. Rura spustowa, tak jak wspomniałem, 8 na 7, kompromis pomiędzy przepustowością a zabraną przestrzenią z grubości elewacji. I tutaj widać, że te dwa elementy, czyli rynna i rura spustowa, generują nam przepustowość, czyli to, czym sugerujemy się, umiejscowiając leje spustowe i odbierając tą wodę z dachu skośnego. I tutaj widać na tej grafice, że przepustowość jest zależna od umiejscowienia rury spustowej. Jeżeli jest ona umiejscowiona skrajnie, to możemy doprowadzić do niej wodę z powierzchni 90 m2. Jeżeli jest umieszczona centralnie, to dochodzimy do powierzchni, z której możemy odprowadzić wodę nawet do 180 m2. Bo pamiętajmy, że ta woda spływająca nam z linii rynny kumuluje się ze sobą, więc tak naprawdę schodząc z dachu, spiętrza się na ono, dlatego tak ważne jest zachowanie tych obostrzeń, czyli obostrzeń mówiących o tym, gdzie będzie rura zamontowana i odnosząc się do tej miejsca występowania tej rury, czy też zaplanowania, w którym to miejscu rura będzie przebiegać, przestrzeni, czy też powierzchni, z której będziemy zbierać tą wodę. Zadają Państwo pytanie, a co się składa na system rynny bezokapowy? Tutaj mógłbym o tym mówić godzinami, ale wspomnę tylko tyle, że całość systemu skupia się na rynnie oraz maskownicy, oraz elementach dedykowanych dla rynny i dla maskownicy. Czyli tak jak przy klasycznym systemie, mamy rynnę, mamy narożniki, mamy łączniki,
mamy zaślepki, czyli całość systemu rynnowego, który notabene możemy w takiej samej wersji, skoro nawet kolorystycznej, kupić pod nazwą system stał do kwadratu, a więc im daleko bez okapowe, całość systemu rynnowego i maskownicy. I tutaj, jak widać na tej grafice, kolorystyka maskownicy została już w tym roku przez nas poszerzona, ponieważ sugerowaliśmy się Państwa zdaniem, to co Państwo do nas wysyłaliście jako prośbę, jako dostępną kolorystykę, poszerzyliśmy ją o kolory matowe, czyli te kolory, które najczęściej zaczęły zdobywać polski rynek, czyli grafit matowy i czarny matowy. I tutaj warto wspomnieć, że maskownice, łącznie ze wszystkimi elementami, o których już wspomniałem przy systemie rynnowym, czyli narożnikach, zaślepkach, występują w całości systemu, czyli całość systemu jesteśmy w stanie Państwu dostarczyć w oparciu o rozwiązanie kompleksowe, czyli nie tylko rynne, nie tylko hak, nie tylko pas podrynnowy, ale także wszystkie elementy dotyczące maskownicy, zamknięcia, narożniki wewnętrzne, zewnętrzne. I teraz, skoro już znamy całość systemu, możemy posłużyć się tymi trzema podstawowymi pytaniami, które Państwo do nas wysyłają. Pierwsze, czyli przekrój systemu. Dlaczego to takie ważne? Ano dlatego, że zobaczcie Państwo, system, to co wspomniałem, 14 cm plus maskownica 2 cm, czyli 16 cm od deski do czołowej. I tutaj bardzo ważne, żebyśmy sobie z tą grafiką się zapoznali, jeżeli zaczynamy montować. I tutaj ukłon w Państwa stronę, żeby za każdym razem wspomnieć o tym wykonawcy, żeby zajrzał do instrukcji montażu. Jest to bardzo istotne, ponieważ jako doradca techniczny mam też przyjemność jeździć po budowach i rozmawiać z wykonawcami, rozmawiać z inwestorami. Ta grafika powinna być pierwszą rzeczą, z którą zapozna się wykonawca czy też klient, montując nasz system. Widać tutaj, że jest to bardzo ważne, że grubość deski drutowej może zaważyć o tym, czy ten system będzie wyglądał tak, jak my sobie to wyobrażamy, tak jak mieliśmy to w wyobraźni przedstawione, czyli w całości ładnie wylicowane z elewacją, czy też może będzie bardziej schowany, a może bardziej wysunięty. Bardzo ważna grafika mówiąca o tym, w którym miejscu się znajdujemy, no i przedłużeniu linii okapu, czyli można powiedzieć klucz wszystkich systemów rynnowych, czyli to, czym wszyscy się kierują, czyli przedłużenie linii dachu nie może trafiać w rynne, a nie w maskownicę, czyli w element najbardziej wysunięty względem linii okapu. No to jest akurat podstawowa cecha występująca u wszystkich producentów systemów rynnowych, nie tylko kwadratowych, ale także półokrągłych. Cecha, którą za każdym razem się kierujemy i tutaj też widać, że ona ma też znaczenie względem umiejscowienia systemu rynnowego. Jeżeli chodzi o pytanie, które pojawia się, to co wspomniałem, obliczenie mostka cieplnego, czyli to, co stało się dla nas wyznacznikiem pod kątem produkcji tego tutaj charakterystycznego profilu kwadratowego prostokątnego, czyli profilu rury spustowej, bardzo ważne. Tu już oczywiście ukłon w stronę projektantów, ale też Państwa jako hurtowników, czy też wykonawców, żeby tego błędu nie popełniać. Ja też niestety miałem tutaj przyjemność na budowę podjechać i zobaczyć to, co tutaj zostało klientowi zaproponowane. Widać po lewej stronie wilgoć, która pojawia się wewnątrz budynku, mimo tego, że wydawać by się mogło, że mur jest szczelny, nie przepuszcza wody do środka, to ta wilgoć się pojawiła. A to dlatego, że punkt trosu został przesunięty, czyli punkt, w którym ta temperatura z zewnętrznej na wewnętrzną zmienia się. Jeżeli jest na zewnątrz minus, w środku plus, no to gdzieś musi nastąpić to przejście, ten punkt zerowy. I tutaj ten punkt został przesunięty ze względu na to, że ta rura była bliżej muru i to docieplenie nie było skompensowane, nie było w ten sposób przeliczone, jak Państwu pokazywałem na naszej infografice, nie było przeliczone i ten punkt trosy znalazł się wewnątrz ściany. Wilgoć wyszła po lewej stronie, niestety klient miał podstawę do reklamacji u wykonawcy i wykonawca musiał zmienić to. A dlaczego o tym wspominam? Ponieważ od tego roku, dokładnie tak jak Państwo widzą na dole, od stycznia 2021 roku zmieniają się wymogi dotyczące współczynnika przenikania ciepła, czyli tego, czym będziemy się kierować przy wyborze docieplenia. Może się notabene zdarzyć w ten sposób, że już niektóre sterogany w ogóle nie będą dostępne, ponieważ grubości oraz współczynniki po przeliczeniu okaże się, że 25 cm sterogany klasycznego już nie daje możliwości zamknięcia tego się w takim współczynniku przenikania ciepła. Oczywiście nie tylko sterogan ma znaczenie, ma też tutaj znaczenie tynk, ma też tutaj znaczenie ściana, z czego będzie zrobiona. Niemniej jednak pamiętajmy o tej cesze, ponieważ to też generuje, jak będziemy liczyć ten sterogan, czy też to docieplenie, które będzie się znajdować za rurą spustową, czyli za tą naszą zamaskowaną rurą spustową, a najczęściej będzie w takich przypadkach stosowano protapir, czy też XPS, czyli materiały o dużo większej izolacyjności.
Następne najczęstsze pytanie, które pojawia się przy naszym systemie i jest powtarzane jak mantra, czyli spadek w rynnie. Jaki, czy woda wie, gdzie ma spływać? Lubię to pytanie i dlatego tutaj za każdym razem powtarzam wykonawcom, czy też użytkownikom, że tak, system rynnowy będzie wiedział, a raczej system rynnowy w połączeniu z wodą działa jak naczynie zamknięte, naczynie, w którym my mamy tak zwaną tendencję do wyrównywania ciśnienia. Widać tutaj na grafice po prawej stronie, czyli woda zawsze będzie dążyła ze względu na udział grawitacji oraz ciśnienia atmosferycznego do wyrównania poziomu. A więc wiadomo, że tam, gdzie będzie najmniej przelewu spustowym, tam zawsze będzie ta woda spływała. Więc ten spadek na rynnie, nawet zerowy, pozwoli na to, że ta woda jednak zostanie odprowadzona. Tutaj akurat po lewej stronie wykonawca zasugerował się chyba tym za bardzo i zrobił kontrspadek, czyli zrobił spadek w drugą stronę. No niestety był to błąd, ponieważ przy tym systemie rynnowym, przy systemach kwadratowych należy pamiętać, że zaplanowanie prawidłowego systemu i odzwierciedlenie tego, co notabene jest w projekcie, musi się idealnie wiązać z tym, co było zaprojektowane i to, co będzie wykonane. Jakiekolwiek odstępstwo od reguły i tutaj właśnie ten charakterystyczny spadek, to jest w tym momencie błąd na budowie i niestety może się wiązać właśnie z takimi konsekwencjami, że cały osiedle będzie zawalony takimi śmieciami jak liście, jak nieczystości. Co do tego chyba nie ma wątpliwości, woda zawsze znajdzie ujście. Ale jeżeli chodzi o samą realizację, możemy się pochwalić oczywiście obiektami w całej Polsce, ponieważ sam system rynnowy jest bardzo popularny, bardzo znany. Projektanci i architekci stosują go bardzo często. Możemy się paroma takimi obiektami pochwalić. Tutaj notabene obiekt z Wrocławia, jest to osiedle Nowe Żerniki, osiedle w pełni zaplanowane od samego początku razem w porozumieniu z miastem Wrocław, czyli osiedle planowane od samego początku. I tutaj widać charakterystyczne po lewej stronie białe maskownice, po prawej stronie grafitowe maskownice. Widać tutaj pomiędzy lukarnami te charakterystyczne krótkie odcinki i to, co zawsze ujmuje mnie, czyli brak widocznych rur spustowych, które są w pełni zabudowane, mimo tego, że ta przestrzeń, która była do zagospodarowania, co widać notabene po oknach i roletach ukrytych, czy tych skrzynkach roletowych ukrytych wewnątrz elewacji, nie było zbyt dużo tej przestrzeni. Mieliśmy dosłownie 20 cm. Spokojnie byliśmy w stanie zagospodarować tą przestrzeń na potrzeby naszej rury spustowej. Po lewej stronie, jak już wspomniałem, biała maskownica została troszeczkę napotraktowana po macoszemu, a stąd z tego powodu, że my w swojej ofercie maskownic białych nie mamy, ale klient wyszedł z tego założenia, że jeżeli potrzebuje maskownicy, po prostu przemalował ją na własny użytek, czyli nie zrobił odstępstwa od systemu, bo pamiętajmy, że na system składają się 4 elementy, on po prostu maskownicę na własny użytek wykonał białą, malował we własnym zakresie. Ustaw się. Drugi obiekt, który bardzo osobiście mi się podoba, obiekt z Poznania, z dzielnicy Zakrzewo, z ulicy Irlandzkiej. Elementy rynnowe widoczne tutaj są w elewacji razem w połączeniu z deską podpalaną. Bardzo ładny obiekt. Dzięki uprzejmości dewelopera mogłem wykorzystać, dewelopera właściciela, zarazem dewelopera mogłem wykorzystać te zdjęcie, na którym świetnie maskownica czarna oddaje swój urok łącznie z sidingiem właśnie w postaci drewna podpalanego. Tutaj tylko taka wzmianka, wiatroizolacja, ponieważ jest to system ze sidingiem, jest użyta tutaj jako termoizolacja wełna z wiatroizolacją, czyli z taką charakterystyczną czarną włókniną. Została użyta w taki sposób, żeby rura jednak była wyprowadzona poza tą wiatroizolację, czyli notabene nie naruszyliśmy wiatroizolacji, która stanowi barierę dla wilgoci i dla wełny, żeby ta wilgoć do tej wełny notabene nie docierała. Skoro już chciałbym Państwa zaprosić do zadawania pytań, a zarazem do ankiety, która na samym końcu prezentacji powinna się Państwu pojawić. W ankiecie będą trzy krótkie pytania odnośnie tego, co dzisiaj sobie przytoczyliśmy. Wspomnę Państwu tylko, że te wszystkie materiały, czyli prezentacja plus instrukcja montażu plus wszystkie przekroje kadłowskie, te wszystkie elementy, o których dzisiaj wspominamy, są dostępne w strefie materiałów do pobrania, w strefie potocznie zwanej strefą architekta na naszej stronie internetowej geoeko.eu. Tam te wszystkie materiały są w zakładce materiały do pobrania, ale ten film, jak i filmy z innych
innych prezentacji, które do tej pory się odbyły, a były takie już prezentacje odnośnie blachodachówki, czyli jednej z naszych nowości oraz z systemu Galeco PVC kwadrat, są już dostępne też na naszym kanale YouTube, czyli na kanale galeco.pl oraz wspomnę też tutaj, mamy na stronie Facebook, prosimy dodać do obserwowanych, bardzo dużo umieszczamy nowości, bardzo dużo umieszczamy informacji odnośnie wydarzeń, które u nas się dzieją, więc zapraszam spokojnie do polubienia i subskrybowania naszego kanału. Co do informacji technicznych i doradców technicznych, ja dzisiaj jako przedstawiciel regionu Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Puckiego, jako przedstawiciel techniczno-handlowy miałem przyjemność poprowadzić tę prezentację ze mną, był też oczywiście pan Dawid Zatoń, ale jest nas na całą Polskę czterech. Jest jeszcze pan Patryk Bacerak na regionie Górnej Polski oraz pan Bartłomiej Świeciwiec, czyli tutaj Polska Centralna. Jest nas czterech i oczywiście służymy kompletną wiedzą, tymi wszystkimi informacjami, które dzisiaj Państwu przytoczyłem. Możemy także przyjechać na budowę, czy też do Państwa to hurtowi. Takie samo szkolenie w trybie internetowym, ale mamy nadzieję, że jak najszybciej w trybie też indywidualnym będziemy mogli przeprowadzić Państwa w biurze. Skoro już koniec naszej prezentacji, to zapraszam Państwa do pytań, do ankiety odnośnie pytań. Tutaj są pytania dedykowane dla Państwa. Chciałbym usłyszeć odpowiedzi w trybie ankiety i tutaj Galeco bezokapowy tryb ankiety. Zapraszam Państwa do udzielania odpowiedzi na pytania notabene, które dotyczą właśnie systemu bezokapowego. I tutaj pierwsze pytanie, które się nasuwa, w którym roku Galeco wprowadziło innowacyjny system rynnowy Galeco bezokapowy? I tutaj wspomnę tylko Państwu, że ten system już ma naprawdę długoletnią tradycję, już jest bardzo wiele lat stosowany, więc tutaj chyba odpowiedź nasuwa się sama przez się. Drugie pytanie. Jaki przekrój rury PVC, troszeczkę podchwytliwe, jest w systemie bezokapowym? 8x8, 8x7 czy okrągła 110? Widzę, że tutaj są same dobre odpowiedzi, czyli innymi sobie bardzo, bardzo dziękuję za uwagę, że Państwo tak uważnie wysłuchiwali. Trzecie pytanie. W ilu miejscach mocowana jest maskownica systemu bezokapowego? To jest bardzo ważne pytanie, o którym wspomniałem, pokazując Państwu profil rynowy i zaczepiając tą charakterystyczną maskownicę za, no i tutaj w jednym miejscu, w dwóch miejscach, czy też maskownica jest na trwale mocowana przez skręcenie wkrętami. Trochę podchwytliwe odpowiedzi, ale na pewno znają Państwo prawidłową odpowiedź. Oraz ostatnie pytanie, bez których elementów nie wykonamy systemu bezokapowego? Bardzo ciekawe pytanie, troszeczkę, jak to poprzednie, podchwytliwe, ale mogę Państwu powiedzieć, że przez cały czas prezentacji wspominałem o ilu elementach, to jest pierwsza odpowiedź, a druga, co odpowiadało za zabezpieczenie przed możliwymi przeciekami wody, czy też przed kondensacją pary wodnej, która pojawia się na rynnie, co chroniło elewację przed tymi możliwymi przeciekami. Skoro ankieta przez Państwa już została wypełniona, nie, ciągle widzę, że jeszcze się wypełnia, ja sobie już pozwolę przejść do pytań, czyli ankieta sobie spokojnie trwa, a ja sobie przejdę sobie do pytań.